Witam wszystkich bardzo gorąco. Powiem Wam szczerze, że długi czas się zastanawiałem, czy nagrać ten film. Będzie to taki szybki poradnik sprzętowy. Mianowicie w zeszłym roku na jednej z zasiadek zerwałem jedną ładną rybę. Mianowicie pękł mi fluorocarbon na węźle i straciłem ładną rybę. I od tego czasu zacząłem myśleć, co tu zrobić, żeby mi się to drugi raz nie powtórzyło. No i zaczęło mi chodzić po głowie, żeby używać takiej rzeczy, czyli zaciskarki i tulejek do fluorocarbonu. I pod koniec zeszłego sezonu nie było w sprzedaży zaciskarek i tulejek firmy Corda. I postanowiłem, że na próbę kupię sobie zaciskarkę firmy Jackson, nasza polska rodzima firma. I chciałem zrobić taki szybki poradnik, używając tych zaciskarek i używając tutaj odpowiedniego fluorocarbonu do tego. I zrobimy na koniec tego testu, zrobimy sobie taki test wytrzymałości i zobaczymy, jak te tulejki trzymają. No i powiem dwa, trzy słowa, jakie są tutaj moje odczucia odnośnie tego sprzętu. W międzyczasie puszczę Wam kawałek tego filmu zeszłorocznego. Było to na łowisku nowym, Nowe Żółkowo. Tam byłem na zasiadce takiej urlopowej, rodzinnej. No i tam zerwałem ładną rybę. Także szybko przenosimy się na to łowisko i zobaczcie, jak to się wydarzyło. I za chwilę wracamy i powiem dwa słowa na temat tej zaciskarki. Pierwsze branie w końcu wyczekane. Wiemy, czemu nie ma ryby. Nie ma haczyka. Ronnie Dick poszedł na węźle. Szkoda. No, witam z powrotem. No i tak jak widzieliście, ładna ryba się zerwała. Także na szybko opowiem teraz moje tutaj odczucia po zakupie tych szczypt. Powiem Wam, że dobrze trzymają się w ręku. Jakość wykonania jest naprawdę na wysokim poziomie. Nie są lekkie, czyli mogę tu wnioskować, że materiał, który jest wykorzystany w nich, będzie mocny. Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie u jednego z kolegów, jak pękła mu zaciskarka firmy Corda. Także widać, że nawet te najlepsze sprzęty też po jakimś czasie zawodzą. Wczoraj się trochę przygotowałem do tego materiału i porobiłem dosyć dużo zdjęć. Starałem się pokazać w tych zdjęciach tutaj szczegóły, czyli jak tutaj są zakończone te zaciski do tulejek. Także w trakcie tego materiału będę wrzucał Wam tutaj zdjęcia, żebyście widzieli, jak to dokładnie widać. Na tą chwilę używam tutaj dwóch kamer, no ale jeśli zdjęcie wstawię, to będzie to lepiej widoczne. I teraz tak, jeśli chodzi o fluorocarbon, to z tego co ja się orientowałem, nie każdy fluorocarbon jest do zaciskania przez tulejki. Tutaj polecam fluorocarbon firmy Corda. W moim przypadku jest tutaj 25 lb i to jest 0,53 mm i to jest najgrubszy fluorocarbon dostępny
jeśli chodzi o ten rodzaj. Kolor taki jasno oliwkowy. Także na tą chwilę tutaj odłożymy to. Zaciskarki też. Jeśli chodzi o tulejki, występują one w trzech wielkościach. Mianowicie najmniejsze. Potem mamy średnie. I największe. Czyli są trzy rodzaje. Można sobie dobrać do odpowiedniej grubości fluokarbonu. I teraz tak, ja już tutaj sobie wczoraj takie jakieś szybkie testy porobiłem i do 0,53 idealne są średnie tulejki. Ja tutaj sobie już kupiłem trochę więcej tych tulejek na zapas. Także będziemy używać średniej wielkości. Tutaj grubość jest podana z tyłu. Jest to 1,93 mm łamane na 1,19 mm. I teraz tak, jedno opakowanie tych tulejek kosztuje 3 zł, a ta zaciskarka około, zależy gdzie sobie kupimy, wychodzi 30 zł. Czyli 30 zł zaciskarka, 3 zł tulejki i możemy działać. Zrobimy sobie teraz taki szybki test. Utniemy sobie kawałek. Zaciśniemy sobie z dwóch stron oczka. Tak jakbyśmy robili sobie jakiś przypon sztywny. No i będę używał siły i zobaczymy, w którym momencie on szczeli. Ja sobie wysypię tutaj parę sztuk. Teraz tak, jeśli chodzi o tulejki, tulejka ma tylko jeden otwór, także przekładamy jeden raz, wracamy drugi raz, robimy sobie według swojej tutaj odpowiednią wielkość oczka, coś takiego, tak to wygląda. Bierzemy zaciskarkę. Zaciskarka tutaj ma dwa miejsca, gdzie możemy zaciskać. I zaciskamy. Staramy się tutaj na środku ułożyć tulejkę. I powiem Wam, że trzeba użyć dość dużo siły, żeby to zacisnąć. Także zaciskamy. I już mamy zaciśnięte. Wychodzi takie ładne połączenie. Myślę, że tutaj będzie dobrze widać. Wolne końce obetniemy. I z drugiej strony tutaj sobie kawałek obetnę, bo chcę, żeby to było krótsze. Z drugiej strony weźmiemy, zrobimy to samo. Czyli przekładamy. Robimy oczko. I robimy sobie drugi. Wychodzi. Takie coś wychodzi. Ten materiał, jak widzicie, jeszcze jest taki sprężysty. Jeśli będę na końcu to naciągał, on się trochę tutaj wyprostuje. No oczywiście można zrobić to nad parą delikatnie. Zaciskam. Dłuższy koniec tutaj, znaczy ten kawałek, który został, odcinamy. Wyszło nam takie coś. I uwaga, użyję teraz siły, żeby to... Coś takiego mamy, takie mam tutaj łapki. I będę starał się to rozerwać. Uwaga. Zaczynamy. Lekko naciągając, widzę, że ładnie trzyma. Ok. Spróbuję użyć trochę więcej siły.
No, powiem wam, że no nie mogę tego zerwać. Trochę poszarpię. Lewo, prawo. No, trzyma ładnie. Poskręcam może. No, nie mogę zerwać. Podejrzewam, że jeśli naprawdę jakoś bym się mocno zaparł, czy nawet we dwie osoby, jakbyśmy to pociągnęli, to zerwiemy to. Także spróbujmy tak zrobić. Uwaga. I strzeliło. Czyli jak użyłem naprawdę dużo siły. Jeden kawałek gdzieś tutaj spadł mi na ziemię, także nie będę szukał. Ale widzę, że tu ten fluorocarbon się trochę rozwarstwił i podejrzewam, że pękło to w tym miejscu, gdzie to było zaciśnięte. Ale powiem wam szczerze, że na to, co użyłem siły, to wydaje mi się, że będzie to ok, będzie to spełniać swoje zadanie. Może zróbmy jeszcze jeden test dla potwierdzenia. A może zrobimy inaczej. Tutaj jest zaciśnięte w jednym miejscu ta tulejka. Z drugiej strony jest tutaj, tak powiem, lekko zaokrąglone. Może zróbmy tak, że zaciśniemy to z dwóch stron, ponieważ tą tulejkę można z jednej i z drugiej strony zacisnąć. Także jak miałem to tak, obracam tulejkę i zaciskam ją z drugiej strony. Zobaczymy, czy to wzmocni, czy może osłabi ten fluorocarbon. No i w tej chwili mam zaciśnięte i od tej strony, i od tej, czyli na dwa razy. Dobre do zapowiednia, tak mam w poprzednim przypadku. Przekładam tulejeczkę. Robię kółeczko. Tak. Wkładam w szczypce. Zaciskam. Obracam. Zaciskam drugi raz. No i mamy taki sam odcinek zaciśnięty dwa razy. I robimy test. Drugi odcinek zaciśnięty na dwa razy i próbujemy. Uwaga. Położę sobie ręce, oprę tutaj o stół. No powiem wam, że spoko na razie. Użyję trochę więcej siły. Poprzeginam. No trzyma. Na razie jest ok. Teraz próbuję użyć naprawdę dużo siły, rozciągając na prawo. Prawo i lewo. Uwaga. Trzyma, także spoko. Porównując tak, mi się wydaje, że tak samo jest tak za pierwszym razem, jak zacisnęliśmy to na raz. Spróbuję jeszcze raz. Trzyma. No to nie pozostaje mi nic innego, jak użyć naprawdę siły tyle, ile mam i spróbujemy to zerwać, tak jak za pierwszym razem. Uwaga. Strzeliło. Ale powiem wam, że tak według mojego odczucia to trochę mocniej trzymało. Zobaczymy, gdzie strzeliło. Tutaj jest chyba ten wolny koniec, który został. Strzeliło w środku. Było to tak. Także podsumowując ten test, dla mnie te tulejki trzymają. Ja w tym sezonie będę ich używał, także zobaczycie je na moich filmach. Bardzo lubię łowić na przypon Ronny Rig, także jak będę miał taki przypon zrobiony na tych tulejkach i będę go używał na swojej zasiadce, także na pewno wam powiem. Podsumowując, chciałbym jeszcze was zaprosić na przyszły tydzień, bo za tydzień jest rybomania w Poznaniu. Ja będę, piątek, sobota, niedziela. Stoisko, hala numer 5, stoisko numer 128.
o ile dobrze pamiętam, myślę, że nie pomyliłem. Także kto będzie chciał przyjść, pogadać, czy zrobić zakupy, czy przybić przysłowiową piątkę, jak najbardziej zapraszam. Także cały weekend będziemy dostępni dla Was. Ja kończę ten szybki filmik, poradnik. Dziękuję za oglądanie. No i co, myślę, że się zobaczymy albo na targach, albo gdzieś nad wodą. Trzymajcie się, hej!